Witam serdecznie w mojej wieży, co tam podkładałem. Taka matka mi wyszła, tu chodzi na brzegu. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to jest właśnie ten miks, nie? Krainka z tą ala włoską i typowy miks wyszedł, słuchajcie. Gdzie ona tam się schowała? Tu. Nie widać jej za Chiny. Dziwna matka, nie? Taki kolor ma... O, tu jest. Tu jest, widać ją. Jest taka, nie? Żółto. I typowa taka, nie? Pomieszana. Tak? Śmieszne. Śmieszne mają ubarwienie. Takie już mieszadła. Nie jest już taka wcale. Pulchna, tak? Ale fajna też. Widzę, że te jajka tu strzela gęsto, nie wali nic tam potrójnie, podwójnie. Nie? Tak. Ale nie zrobiła ogromnej ilości czerwiu przez ten moment, co teraz. Niektóre potrafią więcej zrobić tego czerwiu, ale to może dlatego, że już nie jest taka czysta, tak? No ale zobaczymy, co będzie się działo dalej. Też ciekawa pszczoła wyszła. Widzę, jest jakaś miseczka, ale ona nie jest do niczego przygotowana. Tu była miseczka prawdopodobnie, może jakaś wcześniej coś. Tak? Nie wydaje mi się, żeby tutaj chciały ją wymieniać. Zobaczymy. Tak, a mamy taką ciekawą mateczkę. No, a ja będę miał problem szukać. Ja mam wrażenie, ciągle mi się gubi. Czasem wyjdzie takie coś. Zobaczymy, jaka będzie po niej pszczoła, tak? O, tu chodzi. Czekaj, jaka będzie po niej pszczoła. Wszystko się okaże. Dobra. Pierwszy raz robiłem takie coś, że robiłem specjalnie miks krainkowo ten. Tak? Więc... Aha, ja chciałem ją przerzucić na dolny korpus. To jest moja... Chociaż... No dobra, przerzucimy ją. Przerzucimy, bo ja chcę, żeby tutaj te ramki mi porobiły. A tego czerwy już na górze i tak zrobiły. Więc ją przerzucimy. Ja wolę, żeby u góry mi zbierały ten miód. Co tam będzie tego miodu? To zobaczymy, ile będzie tego miodu. W ogóle. Tak? No ale dobra, nie chcę czerwi na dole, wtedy ja będę miał łatwiej robić rotację, słuchajcie, tak? No, dobra. Żeśmy poglądali matkę i to było to wszystko i życzę powodzenia.